O, jest brani, jest brani. O. Pierwsza taka malutko. Ładne, ładne. Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj wybrałem się na Rzyka, też do mnie dojedzie Szymon i będziemy tu łowili z takiej wysypki. Troszkę przygód z samego rana, 5 godzina. Ja już we wodzie musiał przeleć. I co, dzisiaj typowo za brzaną spróbujemy siednąć i coś złowić. Także nie przedłużając, zapraszam was na film, życzę wam miłego oglądania i już wam pokazuję, co tu dzisiaj za przynęty i zaczynamy wędkowanie. Tu mam ze sobą dzisiaj kukurydza z puszki czysto, gnojki, zanęta namieszano. No i tu jeszcze mam białe, plus tam zadipowano kukurydza na zoli. Czekam na Szymona, tak się to tu u mnie prezentuje. A tak tu z rana, słuchajcie, wygląda. Tak, pierwsza przynęta, póki co ziorko kukurydzy. Zanęta w koszyczku 40-gramowym i już tu robimy rzut po pierwsza ryba. Na taką wysypkę, że tutaj musiał wyleźć. I obejrzymy, co się będzie działo. Już tutaj, słuchajcie, coś dziubło przed chwilą. O, o, jest brani, jest brani. O. Pierwsza rybka, słuchajcie, na ziarnko kukurydzy i taki malutki klinik. Już go odhaczą i wypuszczamy go na azot do wody. Drugą wędka też jak tu kycie w górę Rzyki na dwie kukurydze i obejrzymy. Póki co jeden klinik, już się nam przejaśnił, a ta druga wędka kądś tu leży pod drugą stroną w tym lekkim nurcie i czeka też na brań. Słuchajcie, drugi taki malutki klinik, zaczynamy od małych rybek. Ciekawe, czy przyjdą większe. Tu już też do mnie dojechał Szymon, się rozpakowywuje. Zaraz wam pokażę, na co on tutaj będzie chytał. No i co, tego już wypuszczą nazad do wody. Słuchajcie, Szymon już tutaj holuje ryba. Prawdopodobnie brzana. Chcesz podbierak? Pierwsza taka malutko u Szymona, jak widzicie, elegancko. I druga ryba u Szymona. Co? Poszła? Albo z nurtem idzie. Idę z podbierakiem. Pięknie, z samego rana, słuchajcie, ruszyły rybki. Ale brzana, bo już klepie jak pierun. No i na te brany, na takie ryby my tu Szymon przyjechali, nie? Takich miejsc się szuka, nie? Takich miejsc się szuka, dokładnie. Ładno, ładno. Sorry, bo się minął, bo zaglądał na aparat, wiesz? Op. I kolejna. Piękno, słuchajcie. Na razie nie za wielki, bo do nas i z Szymonem wielko to już powyżej 70. Bo taki my są przyzwyczajeni taki chytać. Ale każda sztuka się liczy dzisiaj.
Słuchajcie, Szymon już sztukę zakładał przynęta. Dwie kukurydze, jak widzicie, do koszyka zanęta. I tam od niego wędka leci. A drugą wędka motu ciepny to. Ciepej, ciepej. Tak, wędki przeciepane, wszystkie sztyry. Po tych dwóch brzankach od Szymona. No i wam powiem, z samego rana dzieje się. Dzieje się, no. Czekamy na te największe brzany. Obejrzymy, co się uda złowić. Każde branie dzisiaj się liczy, tak jak odum. I taka nowa miejscówka, co tutaj dzisiaj siedzimy, to my ostatnio tutaj ją zwietrzyli. Coś się tutaj działo. A dzisiaj wam to chcemy zaprezentować na filmie. Masz? Siedzi? Jak ja, to mało. To nie była brzana, wiesz? Ja teraz jeden rzut spróbował tutaj w górę rzeki ciepnąć. I obejrzymy, co się będzie działo. Tak, słuchajcie, spróbuję teraz nawóz dać 3 ziorka kukurydzy plus nachoczyk, do tego dołoża białych i przed tamten wodospad. Dwa ziorka kukurydzy na wosie, jak widzicie. I tu dołożę jeszcze do tego plik białych. I obejrzymy, czy jakoś rybka uda się wyciągnąć na taką kanapkę. Tak się to będzie prezentowało i robimy rzut po rybę. I obejrzymy, czy uda się jakoś ryba skusić na ta kanapka, co my teraz zrobili. A na drugą wędkę zaraz te założa białe. I obejrzymy, czy jakoś mała brzanka, bo coś większego podejdzie. Słuchajcie, jakoś rybka tam siedzi. Jakiś maluszek. Nie, dziś oklejnie opanowały, jak widzicie. Tu też tak jak godą, tu białe. Do koszyczka zanęta. Do wody. No, słuchajcie, coś tam w końcu umie teraz. Prawdopodobnie brzana też.
za wielko. Ale branie konkretnie. Branie fajne. No. Tak, obrzanka, jak widzicie. I już ją wypuszczam. Spokojnie to odpływali. Cały czas wam powiem, co się dzieje. No, tych kliników małych już wam nie pokazuję, bo dość trochę już my chycili takich w granicach 15 cm, 20. No i co, teraz jak widzieliście, pierwsza brzana u mnie malutko, bo malutko, ale obejrzymy za chwilę, może jakoś większą uda się złowić. Jak nie, to może jeszcze przędymy się niżej z wędkami, a jak nam się nie będzie chciało, po prostu aby tukę ryba zaczęła brać i będziemy widzieli, że coś konkretnego się tukę ciepnie, no to zostaniemy tukę do końca dzisiaj. Także wędki zaraz przerzucą i czekamy na kolejne brani. Tak, widzowie, no ja się stamtąd spakował od Szymona, przeszłych w dół rzeki jakiś, nie wiem, ze 100 metrów może. Obejrzymy tukę za następnym wodospadem, co się będzie działo przez godzinę czasu. Lepsza tu ta miejscowa jest, według mnie, jest głębiej. Ta woda bardziej spokojniejsza, jest tu szansa, wam powiem, na karpia, na jakąś inną rybę. No i na brzana przede wszystkim też, bo jest i nurt. Musi tu siedzieć każda ryba. Ciekawe miejsce, wam powiem, nawet na nocka tukę przyjechać, siedzieć. No i co, czekam na Szymona, wędka zarzucono, a już wam pokazuję, jak to tu w tej miejscowej wygląda. I tak się to tu prezentuje. Piękna miejscowa tu jest. Tu na pewno jeszcze nie rozprzyjademy. Jeszcze tukę godzinka, półtorej posiedza na tym miejscu. I obejrzymy, co się będzie działo. Wziąłem ze sobą tylko jedna wędka, reszta wszystko zostawił w aucie. Bo dość kącek tu trzeba było iść, a nie chciałem się brać dwóch wędek. Tak jak odom, no czekam tu na Szymona, jeszcze on tu za chwilę dojdzie. Za 15-20 minut padł jeszcze tam do chwila pokój, czy tam jakieś większe ryby podejdą. I obejrzymy, co się będzie działo. Słuchajcie, jest pierwsza rybka, kiedy mi się tu udało złowić, taki malutki karaś. Jak widzicie. Już go wypuszczą nazad do wody. To ja już wiem, że tu będzie kosz do ryba, słuchajcie. Ja już wiem, że tu będzie w tej miejscowie kosz do ryba. I tu będą filmy nagrywane. Słuchajcie, Szymon już też tu do mnie doszedł, z zakłodu przynięta. I ciepie wędka. Już też jest taka pora, wam powiem, że fest słońce grzeje. Może jeszcze uda się coś złowić, ale następnym razem tu przyjeżdżamy w nocy i siedzimy. Tak jak dzisiaj. Czyli jutro rano, jak się uda, no. Słuchajcie, brani było u Szymona i taki malutki klinik. Fajna ryba u Michała. Karaś. Drugi karaś, słuchajcie. Ale zawalił, nie? No, brani po 10 metrów. Albo kaper mały tutaj, te. Nie wiem, nie widzę jeszcze. Ten kaper chyba. Ja, kaper ten mały, ty. Słuchajcie, no opłacało się tu przyjść, znaleźć miejscówka kolejno. Kaper, kaper. Daj on, daj podbierak, wiesz? Karp obecny. Malutki, ale cieszy. Na białe? Ja. Flik białych. I taki kaperek. Do oczka gnał, albo na żywca, na suma. Taki maluszek, słuchajcie, miniaturowy. Ale bym powiem, mega zadowolony. Już go wypuszczą na zot, a z wami się żegną. My jedziemy do chałupy. Przyjademy tu może jutro z samego rana w nocy, tak jak dzisiaj. Tyle, że na te miejsce prosto. Czym cię się pozdrowionka, na razie.